Dobra, jesteśmy na miejscu. Tu jest Javor. Tu jest Hadesik. Hadesik. O, Hadesik ma nas w dupie, ale dobra. Hadesik, daj łapkę. Zostajesz z Martą, ty wiesz o tym, nie? Może być obrażony. Lecimy zobaczyć trasę. Yo, Javor, powodzenia. Dziękuję. Pierwsze co, to miły kontakt z obsługą po prostu. Wzięli rowerek, wiesz, 10 na 10, nie? Dobry. Co tam wziął? A dupca tak po obręczach i pokrętłem. Dziękuję bardzo. Jeździcie chłopaki? Ja jadę tak orientacyjnie, pierwszy zjazd, nie? Dobra. Kurde, tak się wczułem, że zapomniałem o komentarzu, no. Bandy niskie, glina w ciul, ślisko. Panie, kto te pole tak orał? Ziomuś, ja się rozglądam dopiero. Tu jest fajnie, tu takie ala UCI mi się. O, ale gnój. Ziomuś, czemu nie lecisz? Nie, pierwszy raz jadę teraz. A, tam gadasz. Każdy tak mówi. A ty czemu nie lecisz, ziomuś? Ja? Stanął mi na. Opony są zalepione, czyli wniosek jest jeden. Jechałem za wolno. Poczekaliśmy, aż się trochę przejaśni, przesuszy i lecimy się bujnąć na trasę kilka razy i zobaczymy, jak to będzie. Resik, lewo. Dobrze, lewo, stój. Stój, czekamy. Oj, oj, oj. Cały łeb? Siadaj. Czekamy. Siad, czekaj. Czekaj. Zostań, czekaj. Dziękuję bardzo. Chodź. Czekaj. Czekaj. Chodź. Tutaj na dół. Trzy, dwa, jeden, dzida! Chodź! Nie, nie! Chodź, dawaj. Dobrze, dobrze. Jesteś? Gdzie jesteś? Tu jesteś, dobrze. Chodź, chodź. Stój, stój! Dobrze, chodź! Dobrze! Jesteś? Dobrze, dawaj, dawaj, jedź! Dobrze, dawaj, dawaj! Hades, dawaj za mną teraz, dawaj, dawaj, chodź! Chodź, chodź, dawaj, dawaj go! Chodź, chodź! Dobrze, zwolnij! Dobrze! Dobrze, dawaj, dawaj! Stój, 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 stój! Dobrze.
Dobrze, dawaj, dawaj. Stój, 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 stój. Dobrze, dawaj, dawaj. Bardzo dobrze, chodź do mnie. Powiem wam, ziomeczki, że trasa jest przechu... Jest szybko, ciasno, znaczy ciasno. Generalnie nie jest trasa taka wąska, ale jest dużo miejsc, w których musisz jechać ciasną linią, bo jak zjedziesz delikatnie w bok, to już jesteś pozamiatany. Mamy kapcia z tyłu. Niedolot na belce był, może się nic poważnego. O kurwa. Jednak nie. Jednak ja pierdolę, nie mam koła drugiego. Pękła obręcz. Kurwa mać. Dobra, ziomeczki. Testujemy produkt biodegradowalny do kompleksowego mycia roweru. Kurde, bardzo dobra dysza. Dysza 10 na 10 po prostu. Lekko psikasz i naprawdę robi robotę. I zapaszek ładny. Zobaczymy, czy działa tak ładnie, jak pachnie. Preparat do czyszczenia kasety. Również bardzo ładnie pachnie. No ja bym powiedział, że elegancko pachnie. Jak widać, robi to, co powinno, czyli czyści. Dobra, podsumowanie wyjazdu. Wyjechaliśmy, w trasie nam się zepsuł piąty bieg w skrzyni. Jechaliśmy na czwórce, 80 na godzinę. No trochę nam to zajęło, dojechaliśmy. Trafiliśmy do hotelu, w którym po prostu no nie dało się spać. Jakiś taki klimat, że po prostu stwierdziliśmy, że się wynosimy i śpimy w aucie. Co do samej trasy, no nie ma miejsca na błąd, można powiedzieć, bo jest kupa gnoju. Opony by się przydały na warunki mokre, których akurat brak. Z tyłu obręcz. Przed chwilą właśnie zrobiłem taki ostatni treningowy zjazd w sobotę wieczór. No i tu jest właśnie obręcz, która po prostu pękła, tak? Jeżeli nie zmotamy obręczy albo koła, no to po prostu nie wystartuje jutro, no bo nie ma po prostu czym wystartować, nie? Tak, to dobry wyjazd, no nie jest zły. Zawsze przede wszystkim, co jest po takim wyjeździe, doświadczenie jest, nie? Siemano! Siema! Co tam? Porajcie, trzymajcie się. Jo! No i padło, jadę. Niedziela rano, trening. Endurówka. Pierwszy raz w takiej krainie. Siema. Oglądających. Pozdrawiamy fanów. Pozdrawiamy fanów. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Do zobaczenia na drzewie. Thank you.
co to było? Uratowany! Co wam powiem, to wam powiem. Na tych kapciach mam przyczepności prawie w ogóle. To jest pany. O, wąsko. Tak, ich sam nie. W podjeździe na Endurosa jest taki maciutki problem, że nie ma trakcji. No i tymczasem kończymy finały z czasem 2:16, czyli 3 sekundy lepiej niż podczas eliminacji. No trochę jestem zadowolony. Tymczasem wyjmujemy komponenty swoje z brudu i lecimy do domu. Ale tyle co wysiłku w ten wyjazd już włożyliśmy, to chciałbym odpocząć. Powiedziałem, że chciałbym odpocząć, to tak naprawdę to chciałbym już jechać na kolejny wyjazd. Mimo, że się nie udało, to cieszę się, że byłem. Cieszę się, że pojechałem, że mogłem, że zrobiłem. Wiecie o co chodzi.